No, dzień dobry znów. Jeszcze raz. Bipson, zostaw tą zabawkę. Uspokój się. No, dzień dobry. Piękny poranek niedzielny, 7 rano. Nikogo jeszcze dookoła nie ma, z sąsiadów, wszyscy pozamykani, a u nas, jak widać z tyłu, praca wre. Właściwie będzie wrała. Wryła, wreło. No będzie się działo ogólnie rzecz biorąc. No temat jest taki, że kupiliśmy sobie panele słoneczne. Wreszcie. Plan jest przez cały czas taki, żeby zrobić jedną taką rundę wycieczkową, wakacyjną, nie na zasadzie przebywania na kempingach, tylko dzicz, no, dzicz. No a do tego jest nam potrzebna fotowoltaika. No i zakup paneli nie obył się bez przeszkód, ponieważ przez chyba strasznie duże obciążenie teraz sklepów internetowych i sklepów stacjonarnych klientami, którzy planują w tym sezonie wyjechać właśnie przyczepą albo samochodem. Okazało się, że kupiłem zestaw, cały zestaw paneli plus sterownik plus kleje na wszystkie historie, zaraz pokażę o co chodzi. Po 3 dniach, jak nie przyszła przesyłka, zadzwoniłem i panowie powiedzieli, że no sorry, ale kurczę, akurat ten, który zamówiłem, sprzedali. No ale na szczęście udało się zrobić tak, że zamienili mi jeden, który miałem panel, na dwa panele, czyli miałem jeden panel 160-watowy, natomiast zamienili mi na 200. No ogólnie rzecz biorąc, to zyskaliśmy podobno według nich dwie rzeczy. Pierwsza to 40 W więcej, a po drugie zyskaliśmy większe napięcie ładowania, co podobno ma polepszyć całą sprawę. No wczoraj nie wytrzymałem i zacząłem od przymierzenia tego na dachu, bo z jednym panelem mieliśmy problem, żeby się zmieścił w szerokości między krawędzią samochodu a okienkiem dachowym, a z dwoma to już w ogóle kwas. Ale okazało się, że te są nieco węższe niż te 160-watowe, w związku z tym umieszczę jeden wzdłuż samochodu, a drugi w poprzek, tak żeby było jak najkrócej kabli, żeby kable były jak najkrótsze. Bo u nas jest i tak lekki problem, ponieważ nie chciałem wiercić żadnych dziur w dachu, to wykorzystuję w tym miejscu, wejdę na dach i pokażę. Wykorzystuję w tym miejscu taką przelotkę, która kiedyś służyła do tego, żeby podłączyć, tu była podłączona antena. Tędy przechodziła antena, taka teleskopowa. Ja już to wczoraj zdemontowałem. Tu są resztki tej przelotki i zacząłem przeciągać kabel. Jednym z takich elementów, których dostaliśmy, jest taka przejściówka, która tutaj będzie przyklejona i ona idealnie pasuje w miejsce, w którym była wcześniej ta przelotka od tej rury, od anteny. No i jeden panel będzie tu, a drugi będzie tu. Obydwa się będą schodziły w tym miejscu po to, żeby być podłączonymi pod te dwa konektorki. No i wszystko jest umyte wczoraj, kabel przeprowadzony. No i zabieramy się do roboty. Pokażę jeszcze, którędy ten kabel przeszedł i jaki był, bo plan był mocny, plan był ostry, ale jak zwykle to bywa w takich przypadkach, plan się potrafi wysypać. Że nie będę chodził do środka, bo to i tak nic nie będzie widać. W każdym razie te przewody wchodzą do środka, do szafy. Potem przechodzą z tyłu w szafce za piecykiem, potem przechodzą przez szafkę pod zlewem, potem wychodzą tutaj, widać dwa kabelki. No i problem był taki, że napotkałem drzwi. Tu sprawa jest prosta, bo w zasadzie wykorzystałem otwór, który jest od przewodów zasilających napęd schodka.
Przeprowadziłem te kabelki tutaj pod spodem i doszedłem do miejsca, w którym jest schowek na gaz. Pierwszy plan był taki, przewiercę się przez ten schowek i kabelek mi wyjdzie w kabinie. No ale jak szybko pomyślałem, tak szybko zarzuciłem tą koncepcję, bo stwierdziłem, że każdy otwór wiercony w tym schowku równa się zapach gazu możliwy w środku, w samochodzie, więc to się pojawiło i zdechło. No a potem się okazało, że przeprowadzenie tego kabla w jakiś inny sposób jest absurdalnie w ogóle trudnym wyzwaniem, więc jest trochę takiej chałtury zrobione, ale to sobie z tym damy radę, bo kabelek nam wychodzi tu, jedyna dziurka, jaka powstała w tym wszystkim. Wychodzą te kable i one w zasadzie w kabinie, w samochodzie są tylko tu widoczne, ale jak się to wciśnie tutaj i przyklei, to albo to tak zostanie przyklejone, albo tutaj wejdzie sobie kawałek dokładnie tej samej pomarańczowej wykładzinki, bo ją mam. No i co dalej? No i dalej przechodzi to sobie przez kabinę z przodu. Tutaj pod spodem, pod dywanikiem, tam jest taka szczelina, w którą sobie ten kabelek elegancko wszedł. I idzie tu i jest wyprowadzone dokładnie 10 metrów kabla. Zostało mi może gdzieś koło metra. Więc idealnie wymierzona odległość. I tutaj będzie sobie leżał sterownik i wszystkie te gadżety, które służą do tego, żeby to pospinać, połączyć te kable. A teraz pokażę, co żeśmy dostali od pana w zamian za ten zestaw, który zamówiłem. Mamy tak. Dwa takie elastyczne panele, bo decyzja zapadła, że ma być elastyczny, a nie ten w ramie, ponieważ te w ramie są strasznie ciężkie, wielkie i trzymają się na takich narożnikach tylko, a to lepi się po całości do dachu i jeszcze dodatkowo tego nie widać, więc przy takich retro sprzętach fajny temat, bo to jest kompletnie niewidoczne. Dostałem jeszcze od pana za gratisa taki kawałek kabelka, żeby ewentualnie przedłużyć któryś z tych konektorków, jeżeli będzie brakowało. Do tego dostałem takie jeszcze te właśnie konektorki zapasowe, gdyby się okazało, że coś. Mamy tak, aktywator do kleju. Mamy klej Sikaflex. W komplecie do kleju jest taka włóknina do zmatowienia dachu przed klejeniem, bo to najpierw trzeba umyć, to już wczoraj zrobiłem, miseczka stoi. Potem zmatowić, potem przemyć benzyną ekstrakcyjną, potem nałożyć ten aktywator i na końcu klej, który się rozprowadza jakąś szpachelką i dopiero klei się cały panel. No i mamy sterownik MPPT z możliwością podłączenia przez Bluetootha do telefonu albo do komputera i tu nie ma żadnych wyświetlaczy, są tylko trzy kontrolki, ale te wyświetlacze tu w tym wypadku są niepotrzebne, bo wszystkie parametry pracy można odczytywać ze smartfona albo z komputera. To są końcóweczki do zarobienia na kablu, który będzie podłączony do akumulatora. A tutaj jeszcze takie uchwyciki do przyklejenia na dachu, przez które przekłada się trytytki. I te kabelki tam się mocuje, żeby się nie ruszały i żeby ich nie zwijało. No i co jeszcze? Mamy instrukcję obsługi po angielsku i po francusku i po chińsku, ale mamy też całą instrukcję przetłumaczoną na polski. Czyli mamy informacje odnośnie akumulatora, krok po kroku, jak podłączyć. I tu jest bardzo ważna rzecz, bo jakbym tego nie przeczytał, to bym spieprzył sprawę. Bo jest podana, uwaga, kolejność podłączenia systemu. I tu jest ciekawostka. Najpierw trzeba podłączyć akumulator do regulatora, podłączenie panela do regulatora, a dopiero na samym... A, potem podłączamy ewentualne obciążenie, żarówki i tak dalej. Bo gdybyśmy to zrobili w odwrotnej kolejności, to można pierniczyć cały układ. No i jeszcze tu jest informacja, w jaki sposób szeregowo podłączyć. Ja to pomazałem niestety, bo rysowałem panu, jaki mam układ, jeżeli może kabla nie starczyć. Ale opcja, jak szeregowo połączyć panele.
No i teraz zabieramy się do pracy i podobno najtrudniejszą, znaczy może nie najtrudniejszą, ale najbardziej pracochłonną operacją jest zdarcie tej folii z tych paneli, niestety. No to działamy. Paróweczka z serkiem na śniadanko. Oj nie. Taka smażona, pyszna. Nie, tak. Nie. To jajeczniczka niech będzie. Tylko pyszna, żeby była. Teraz druga strona. Jeszcze jeden panel, to samo. Kurde, myślałem, że to łatwiej będzie szło. No ale co zrobić? No, to miejsce klejenia przygotowane, bo to trzeba tak zrobić według instrukcji. Trzeba przylepić taśmę papierową, żeby było wiadomo, w którym miejscu nanieść klej, żeby nie upaprać całej reszty dachu. No i jeszcze pozostaje tylko odznaczenie, w którym miejscu ma być przyklejona ta przelotka. Ale to za chwilę ołóweczkiem odznaczę, bo jakoś chyba tą taśmą nie wyjdzie, to za dobrze. No ale to, jedziemy dalej. No i okazało się, że taki nieregularny kształt też trzeba niestety zrobić taśmą, lepiej lub gorzej. Bo doszedłem do wniosku, że jak się będzie to szorować tą włókniną tutaj dookoła, to można cały dach pokancerować. Więc wygląda jak wygląda, myślę, że nie jest źle. Przystępujemy do szorowania. To też nie działa. Czy łatwo idzie, tylko jest mi gorące. Słońce wyszło. Właściwie to świeci od rana, tylko teraz jakoś wyjątkowo mocniej, jak się to szoruje. Strasznie ostra ta włóknina i to w miarę szybko idzie, szczerze mówiąc. Skuteczne bardzo. Teraz odkażalnik. Idziemy po benzynę ekstrakcyjną. Mieszałem przez 10 minut przed chwilą. Wniosek jest jeden. Ta oryginalna gąbka się do niczego nie nadaje. Będę próbował taką. Po prostu się rozrywa, no. Bez sensu zupełnie. O! To tu znowu dobrze nie pokrywa. Ta też się rozrywa. To jest jakaś strasznie śmierdząca chemia, która to rozpuszcza. Ale całe szczęście koniec. Teraz trzeba poczekać niby 5 minut, zanim się położy klej. To idę teraz przemyć benzyną ekstrakcyjną same panele od spodu. Nara. No to jazda z klejem.
to szarpaniny z tym trochę było, ale ogólnie jest zrobione. Przyklejone są obydwie baterie, podłączone są kabelki na górze, ale teraz znowu według instrukcji obsługi trzeba je przed podłączeniem do sterownika zasłonić, żeby nie dawały prądu. Ja tak zrobiłem, jak piszą w instrukcji. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że to chodzi o to, żeby się jakieś zwarcie nie zrobiło albo coś. No, ale tak. Benzyna ekstrakcyjna dociska przelotkę, a żwirek dla kota, właściwie dwa opakowania żwirka dla kota dociskają w tej chwili panele, ale tego nie trzeba robić, bo one dociśnięte ręką już się nie chcą oderwać, więc to jest w ogóle mistrzostwo świata, ten Sikaflex. Więc to sobie tak leży tylko pro forma, bo się trzyma jak cholera. Dałem jeszcze wszędzie dookoła, na brzegach, na krawędziach, żeby tam tego Sikaflexu, żeby tam woda nie podciekała. No i co? I teraz idziemy do środka. Teraz trzeba przypiąć instalację. W samochodzie jest jak po wybuchu gazu. No bo wszystko jest rozebrane, ale poskładam dopiero wtedy, kiedy to wszystko ruszy. No bo się różne rzeczy mogą pokazać. No i teraz wszystko trzeba rozwalić, rozpiąć i połączyć od początku. Plan jest taki, żeby ten sterownik schować tutaj, bo on piękny nie jest, w niebieskim kolorze. Ta wełna stąd w części wyleci, bo to jest takie... Ktoś to zrobił po to, żeby chyba pewnie zimą mieszkać kiedyś dawno temu w tym chymku. No ale z drugiej strony to ma taką funkcję, że ten akumulator tutaj nie lata, siedzi dosyć sztywno. Więc tutaj zrobię miejsce, bo podejrzewam, że się ten sterownik będzie trochę grzał, więc on nie może być taki opatulony tą wełną mineralną, więc wyjmę jej tutaj trochę i tu obok akumulatora go zaraz włożę. A zanim wszystko rozkręcę, to każdy kabelek muszę oznaczyć, który jest plusem, a który jest minusem, bo mam ten problem, że jak rozbiorę, to później nie pamiętam, który kabel jest który, a tu jest wszystko odwrotnie, bo na przykład czarny jest plusem, a brązowy jest minusem, a ja jestem przyzwyczajony do trochę innego oznaczenia. No ale damy radę, myślę, że się nie popieprzy nic. Do roboty. No to montaż zakończył się pełnym sukcesem, wszystko działa i jest niezły sztosik. Po drodze okazało się, że jak wszystko spiąłem, to doszedłem do wniosku, że jest jakiś, kurczę, problem z tym, w jaki sposób jest ładowany akumulator u nas. I to podejrzewam, że to nie tylko u nas jest to samo rozwiązanie, bo do akumulatora dochodzą tylko dwa przewody, plus i minus, z zabudowy. I krótko mówiąc, przez te dwa przewody wychodzi napięcie, wychodzi zasilanie na oświetlenie, pompę i tam wszystkie inne historie, 12 V. Ale przez te same dwa przewody jest ten akumulator ładowany z alternatora w czasie jazdy. No i założyłem, tak jak było widać na obrazkach, przykleiłem panele, przeprowadziłem kabelki, podpiąłem sterownik. No i nie odważyłem się przy tym ustawieniu, przy tym podłączeniu opisanym w instrukcji obsługi odpalić silnika, tylko w poniedziałek zadzwoniłem do pana, żeby mi powiedział, jak to trzeba podłączyć, żeby działało. No i teraz pokażę, co zostało zmienione i jak trzeba sobie z tym poradzić. Odwrócimy kamerkę i to wygląda tak, że na razie plątanina kabli i sobie ten sterownik leży tutaj, regulator napięcia. No i sytuacja jest banalnie prosta, bo normalnie jest tak. Pod to złącze jest podłączona bateria, akumulator. Pod to złącze są podłączone panele, a to złącze ma przekazywać napięcie, zasilanie na zabudowę. I teraz, żeby wyeliminować ten problem związany z ładowaniem, to po prostu te przewody wychodzące, tu są te przewody wychodzące z zabudowy, które jednocześnie pobierają prąd i ładują akumulator, podpięte są bezpośrednio pod akumulator, a nie pod wyjście ze sterownika. I to załatwia sprawę. Wszystko działa bez żadnego problemu. Wszystko się ładuje. Ładowanie z alternatora jest, no bo ciśnie bezpośrednio w akumulator.
I co? I to wszystko działa na zasadzie takiej, że jeżeli regulator rozpozna, że w akumulatorze jest mniejsze napięcie, wtedy po prostu ze słońca dolewa tego prądu do akumulatora, natomiast wszystko jest z tego akumulatora zasilane. No i teraz kilka słów na temat samej aplikacji, jak działa, bo to też jest niezły sztosik, bo działa elegancko. Wystarczy, że uruchomimy aplikację, klikniemy w regulator. Wszystko uruchamia się błyskawicznie, więc to jest fantastyczna historia, bo tu nie ma jakichś problemów, że na coś trzeba czekać, jakiś tam brak połączenia i tak dalej. Oprogramowanie regulatora się zaktualizowało już dwa razy. No i co to pokazuje? Po pierwsze pokazuje zasilanie z baterii, ilość wat, które w tej chwili wtłaczane są w akumulator, napięcie na bateriach słonecznych, na panelach, ilość amper, która w tej chwili wchodzi w akumulator i poniżej jest napięcie akumulatora i też jego aktualny stan. I tu na samym dole ten float, który jest w tej chwili, to są trzy różne rodzaje zasilania, ładowania właściwie akumulatora w zależności od tego, jak bardzo jest rozładowany i na jakim jest poziomie. Tu jest historia, czyli można w każdym dniu zobaczyć, jak wyglądał proces ładowania. Widać, że to jest ten pierwszy dzień, w którym akumulator był dosyć mocno rozładowany, więc tutaj poszło dosyć dużo prądu w ładowanie tego akumulatora i kolejne dni. O, tu sobie można kliknąć i zobaczyć, jak to wyglądało, czyli który z... Już, rozmowa się odbyła. Niestety zła informacja dla pani, no ale trudno. No i ta historia i aktualny poziom, czyli co się dzieje w ogóle z systemem, czyli on na bieżąco pokazuje... Można sobie tutaj ustawić, który parametr ma pokazywać zarówno dla solarów, jak i dla akumulatora. I rysują się piękne wykresiki. O, takie funkcje życiowe. Także wszystko działa i jedyny kwas, że zainstalowaliśmy, czy właściwie ja zainstalowałem te baterie dopiero teraz i że przez tyle lat jeździliśmy w ogóle bez zasilania ze słońca. No ale kiedyś była to technologia bardzo droga, a w tej chwili wszystko to, co nam się udało kupić i zainstalować, ogarnęliśmy za kwotę lekko ponad 1800 zł. A daje to tak naprawdę pełną niezależność. Ładują się komputery, ładowarki, działa pełna elektryka, więc wybieramy się niebawem w dzicz i będziemy testować, jak to działa i jak się sprawdza. Instalujcie baterie na słońce. Jest ekstra.